Jacek wstawił śmieszny filmik na swojego bloga. Poniższy wykres pokazuje łączną liczbę wyświetleń filmiku, która jest oznaczona symbolem V, po te dniach od momentu wstawienia go na blogu. Czyli V to jest liczba wyświetleń na osi pionowej, na osi poziomej mamy czas od wstawienia filmiku liczony w dniach. I teraz pytanie jest takie, na podstawie wykresów wskaż, ile mniej więcej wyświetleń filmik osiągnie. No i mamy wybrać jedną odpowiedź. Popatrzmy na te możliwości. 10. No 10 to chyba jest zupełnie bez sensu, dlatego że widać już, że już pierwszego dnia, prawda, tu jest pierwszy dzień, to jest mniej więcej tu, to ten filmik osiągnął koło setki wyświetleń, czyli na pewno nie 10, no i na pewno nie 50, dlatego że no widać, prawda, że tu ten liczba wyświetleń bardzo szybko rośnie i tutaj zaczyna hamować tam w okolicach 10 dnia, powiedzmy po 20 dniu wygląda, że już przyrasta bardzo powoli. No właśnie, i z tym są związane dwie następne odpowiedzi, 200 i 250. Więc właśnie, przypatrzmy się tutaj, wygląda na to, że coraz wolniej ta liczba wyświetleń rośnie. No oczywiście to zadanie ściśle rzecz biorąc, no mogła równie dobrze odpowiedź 250 by być prawidłowa, bo no gdyby Jacek jakoś swoich kolegów wezwał, żeby nagle któregoś dnia obejrzeli ten filmik, czyli go wyświetlili, no to mogło być tak, że któregoś dnia liczba tych wyświetleń gwałtownie by wzrosła, na przykład do 250. No ale to chyba nie o to chodzi w tym zadaniu. Raczej chodzi o to, że spodziewamy się, że ten charakter wykresu będzie dalej kontynuowany, no i że wygląda, że właściwie już potem coraz wolniej ta liczba wyświetleń rośnie i prawdopodobnie no gdzieś jakoś 200 jest taką graniczną wartością. Czyli ten wykres przynajmniej sugeruje, że około 200 wyświetleń ten filmik osiągnie. No może jeszcze jeden przykład. Teraz tak. Początkowo 5 uczniów w szkole Natalii zachorowało na grypę. Z upływem czasu liczba osób N, które zachorowały na grypę, gwałtownie wzrosła, a następnie powoli zbliżyła się do 50. Który z następujących wykresów mógłby modelować tę zależność? Wybierz jedną odpowiedź. Przypatrzmy się. Więc tak, początkowo liczba 5 uczniów zachorowała, czyli te wykresy w chwili T równe 0 powinny rozpoczynać się od wartości 5, więc zobaczmy, czy wszystkie te wykresy... No nie. Wykres B w chwili T równej 0 ma 50, czyli wykres B możemy odrzucić od razu. Wykres C również możemy od razu odrzucić, bo podobnie jak B, tutaj rozpoczyna się od 50 i opada. No a tu jest powiedziane, że zachorowało 7 na grypę. Na grypę 5 początkowo. A potem z upływem czasu liczba osób gwałtownie wzrosła. No więc tutaj nie dość, że się zaczyna od 50, to wcale nie rośnie, tylko maleje z upływem czasu. No i potem mamy jeszcze ten wykres, gdzie też zaczyna się od 5. Czyli zostaje nam A i D, wybrać musimy między A i D. No ale potem jest co? Mamy takie dane, gwałtownie wzrosła, a następnie powoli zbliżała się do 50. No więc widać, że wykres A ma ten charakter, że najpierw gwałtownie rośnie i powoli potem zbliża się do 50. Natomiast wykres D, no nie ma tutaj żadnego charakteru gwałtownego wzrostu, raczej jest systematyczny taki stały wzrost, prawda, który symbolizuje tą linią prostą, jakby liczba zachorowanych przyrasta w kolejnych dniach o tyle samo. To jest właśnie linia prosta. Czyli jeżeli ten wykres A raczej oddaje tę charakterystykę słowną, że jest gwałtowny wzrost, a następnie powolne zbliżanie się do 50. Czyli wybieramy wykres A i jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.